It was the year 2018, when the world looked to the heavens and watched as a giant comet bore down on our planet. We were the first ones on the scene, 1442. I know, I was there. Cześć i czołgiem, moi mili. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma. Witam was w pierwszym odcinku nowej serii Zagrajmy w Anomalii Warzone Earth. Jak pewnie wiecie, historia z Ryzenem się zakończyła. Przeszliśmy całą grę, utłukliśmy głównego bossa. No i przyszła chwila na coś innego. Wybrałem Anomalii tą grę z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to gra dosyć nietypowa, o czym powiem niebawem dlaczego. A po drugie, bardzo mi się podoba, bardzo mi się dobrze w nią grało. Była dla mnie świetną odskocznią, jeżeli chodzi o inne jakieś takie większe gry. Aczkolwiek nie skończyłem jej niestety, czego żałuję. No i dzięki temu mogę wam teraz ją pokazać. Trochę szczegółów odnośnie gry. Światowa data premiery jej to 8 kwietnia 2011 roku. Data wydania w Polsce to 6 maja, czyli jest miesiąc różnicy. Tego samego roku zresztą. I cóż, wydawca tej zastań produkcji to 11bit Studios, polski twórca i producent gier. W skład tego studia wchodzą byli pracownicy słynnego Metropolis Software, także też można powiedzieć dosyć znana firma. No i cóż, teraz pojawia się mały problem. Jak zakwalifikować tą grę, o czym mówiłem na samym początku? Klasyfikacja. Bo mamy tutaj do czynienia z, no można powiedzieć, takim RTS-em. Jest tu mnóstwo myślenia strategicznego. Gra jest taktyczna mocno, także ruszać głową trzeba. Oczywiście gra należy do indie, gier indie, ale dlatego naszego polskiego potworka wymyślono, można powiedzieć, specjalny taki specjalną klasyfikację, specjalny rodzaj, gdzie umieścić tą grę. Mianowicie jest to odwrócone Tower Defense lub też Tower Offense, jak to woli. Prawdopodobnie kojarzycie coś mniej więcej z tej nazwy, ze względu na pewno ktoś z was kiedyś grał gdzieś tam, czy na przeglądarce, czy w takich, można powiedzieć, pełniejszych wersjach PC-towych gry Tower Defense. Polegało one głównie na tym, żeby przetrzymać fale wroga, które najeżdżały, budując gdzieś tam wieżyczki, które uniemożliwiały dojście wrogowi z punktu A do punktu B. Tutaj jest sytuacja obrócona o 180 stopni. Mianowicie my jesteśmy tą jednostką nacierającą, tą grupą nacierającą, która ma przejść z punktu A do punktu B. Oczywiście tam w miarę posuwania się do przodu mamy sporo pułapek, sporo jakichś wieżyczek, które nam to utrudniają i chcą nas po prostu zniszczyć, jak to w Tower Defense'ach bywa.
A tutaj musimy właśnie nie dość, że zniszczyć te wieżyczki, które są na naszej drodze, przejść wszystkie przeszkody. No i oczywiście dojść z punktu A do punktu B. Odnośnie fabuły. Akcja gry rozgrywa się w roku 2018, czyli w sumie już niedługo. Żeby tak nie było. To science fiction nam wchodzi. No i cóż, zbyt optymistycznie nam historię nie przedstawia, bo w największych miastach świata powstają tytułowe anomalie, a na ich terenie gromadzą się wielkie maszyny, o których to już wspominałem, eksterminując ludność cywilną, no i wszelaką ludność, która się znajdzie w ich zasięgu. Jak już wspominałem, gracz i my mamy za zadanie wcielić się w postać dowódcy grupy uderzeniowo-zwiadowczej wysłanej do Bagdadu, gdzie rozgrywa się całość gry, celem dokładniejszego zbadania tamtejszej anomalii. No i cóż, kolejno przechodzimy najpierw do samej anomalii, a potem już akcja dzieje się w jej wnętrzu, gdzie no miejscami trzeba, jak mówiłem, trzeba nieźle podgłówkować i też od czasu do czasu niezły hardcore się natrafi. Dobrze, jeżeli chodzi o samą grę, mamy tutaj tryb fabularny, który zagram oczywiście. Są też z dodatków Zagłada Bagdadu i Ofensywa w Tokio. Tych dodatków niestety nie mam. Postaram mi się zdobyć je oczywiście, jeżeli gra wam się bardzo spodoba. Postaram się je doinstalować i wtedy sobie też popatrzymy i zagramy. Ekstra dodatki. Tutaj coś tam jest. Zimowy ratunek. W to też będziemy mogli sobie zagrać, jeżeli będziecie chcieli. Osiągnięcia, rankingi. Co to jest w ogóle tutaj bardzo ciekawe. Jest ranking gry, także to, co nam się uda zrobić, to, co to, jak przejdziemy daną misję, ustanawia nas gdzieś w rankingu graczy, którzy grali także w Anomalii. No i zobaczymy, jak nam poszło na tle, no można powiedzieć, z czystym sumieniem, że światowym. Dobra, zacznijmy tryb fabularny. Tutaj już nie, gdzieś tam w przeszłości, jak mówiłem, trochę grałem, przyszedłem do szóstej misji. Zaczynamy w misji pierwszej. Jest to taki samouczek, w sumie można powiedzieć, nie dużo będę tutaj mówił. Kopuła anomalii. Tutaj z boku mamy odprawę, żeby się dowiedzieć mniej więcej, jaki jest zarys historii całej gry oraz co może nas czekać w danej misji. Przeczytajmy sobie odprawę odnośnie misji numer pierwszej pod tytułem Kopuła Anomalii. To jest tak. Dwa tygodnie temu metropolie Bagdadu i Tokio zostały otoczone przez gigantycznie niezidentyfikowane kopuły, które nazywano anomaliami. Nasze systemy skanowania nie mówią nic o tym, co się stało w anomaliach. Musimy zbadać, co zaszło pod kopułami. 14 pluton, czyli my. Czas wkroczyć do środka. No i zgodnie z rozkazem na odprawie wchodzimy do środka. Mam 3 poziomy trudności łatwych, które sobie nawet na niego nie spojrzymy. Zaawansowany hardkorowy. Tutaj mógłbym pojechać na hardkorowym, bo ta misja nie jest jakoś szczególnie wymagająca, po prostu to samouczek, a może nieco w rankingu sobie podskoczę. Czyli tak, poziom hardkorowy. Tutaj mogę. W następnej misji już będziemy działać na zaawansowanym. Żeby nie zrobić głupich błędów jakichś. It was the year 2018, when the world looked towards the heavens and watched as a giant comet bore down on our planet. As it drew nearer, we began to see it for what it really was. Debris from a giant alien spacecraft. It entered our atmosphere,
fracturing into two pieces, and plummeted to the ground. Within minutes, the fragments had become encased in giant domes the scientists called the anomalies. We were the first ones on the scene, 14th platoon. I know, I was there. This damn probe's not working. I can't see squat. We've got to get under that dome and find out what the hell this thing is. Let's show them why 14th platoon's the pride of our great military machine. That's your target, people. Where the dome's at its weakest. If we're gonna come out of this thing with a pulse, we're gonna have to think strategically. Use tactical view to plot your platoon's route. The party starts as soon as we touch down. Use your map to follow the route to the objective. Your tactical view lets you select intersections and change your direction. Locate the intersection I've marked on the map. Click on it to turn right. No, jak mówiłem, samouczek, ty posługiwanie się mapą taktyczną. Next, plan your route so it leads you straight to the anomaly. You're on the clock, people. It's go time. No. To jest nasz dowódca, ten człowiek, którego tutaj widzicie, mający supermoce w swoim kombinezonie, który nosi. No i cóż, zacznijmy grę. Tak, się przenieśmy tutaj. Zaraz dostaniemy konwój. Intel says there are cracks running along the dome surface. Could be our way in. Our primary objective is to get under that dome. Dobra, oczywiście tutaj trochę wojskowego języka. Trochę wojskowego języka. A czasami nawet się zdarzy. Go weapons hot. You are clear to engage. That dome's firing some kind of lightning bolts. Take evasive action. That lightning's gonna fry us. Bravo team, get the hell out of the way now. Dawaj, nocha. You're clear. Move out. Dobra, tu przejdź. Use tactical view to change your route, or you'll walk right into those lightning bolts. Spokojnie. Look alive, people. That lightning's everywhere. Dobra, tutaj sobie zmienimy trasę. A jak mówiłem, odnośnie tych wszelakich dialogów, które wypowiadają nam, nazwijmy to, osoby postronne, czyli NPC, NPC, to czasem się zdarzają dosyć humorystyczne scenki, szczególnie jeżeli chodzi o lotnictwa i zaopatrzenia. No cóż, tutaj w tej misji chyba też będzie jeden czy dwa takie teksty. Dobra, zmieniliśmy trasę. Tutaj jest ten piorun, którego nie chcemy widzieć. No, rzeczywiście walą do nas. Oj, 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 oj. Ta, trafili nas. Time to get patched up, 14. Think I've just got the thing. Stand fast, platoon. Time for a heads up on how the combat suit works. Jak widzicie po trafieniu. Jak widzicie po trafieniu, tutaj zeszło nam trochę życia z naszych pojazdów. Tutaj te paski to nam sygnalizują. Dowódca też ma takowy pasek tutaj. Czy może zginąć? Oczywiście może zginąć. Co się wtedy staje? Nic. Trzeba trochę poczekać na jego wsparcie i tam po pewnym czasie sam się odradza. Czy on potrzebuje jakichś modułów naprawczych? Absurdalnie nie. Jest on... sam odzyskuje zdrowie. Select the repair troops option. Now listen up. If you're gonna get those damaged units repaired, they've gotta be within range. Those were some smart moves you pulled out there. You catch on quick. Keep this up. And they'll make you Prime Minister. Dismissed. Panie. Szelma na prezydenta.
Nigdy w życiu nie chciałbym być osobą na takim stanowisku. Okej. Tutaj kolejna przeszkoda. Nie no, tam na pewno jedzie. Najpierw tutaj proszę. Skręcamy, omijamy jak tylko się da nasze pioruny. Tutaj najlepiej będzie tą drogą. Nie będę ryzykować, jeżeli chodzi o tutaj ten skład. Tak, bardzo proszę, zrzut zapasami. To jest po prostu coś, co tutaj w tej grze będzie na wagę złota. Zrzuty. Tak, tutaj lecimy dalej, tu lecimy dalej. Bez zrzutów jesteśmy po prostu, no można powiedzieć, martwi. Bo nie wróżę na świetlanej przyszłości bez jakichkolwiek dodatkowych zrzutów zaopatrzenia modułów naprawczych, bądź czegokolwiek tam innego. Już po prostu nie damy rady, po pewnym czasie nas wykończą. Okej, tutaj spadło coś, to jedziemy w tę stronę. HQ to Air Force 7. We need more supplies. Tak, dawajcie ile wlezie. Pięknie. Tutaj w tej misji akurat jest rzutów pełno. W kolejnych już nie będzie tak różowo i trzeba będzie dobrze myśleć, żeby nie wydać wszystkiego. Żeby nie wydać wszystkiego gdzieś tam w początkowych misjach. No i jakoś dać sobie radę z tym wszystkim. Tak, tutaj w to nie chcę wjechać. Najlepiej, jeżeli chodzi o moduły naprawcze, trzeba czekać do ostatniej chwili, jeżeli jest taka możliwość. Bo jak się da za wcześnie, mogą nam zrobić z tym kupu. To całkiem niezłe. Dobra, jesteśmy u celu. Można by powiedzieć. Anomalia tuż przed nami. Gra wygląda przepięknie, jeżeli chodzi o grafikę. Też jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, nie jest najgorzej. Spoko. Ojoj. No to zdarzyło się. Mam nowe medale. Złoty za skuteczność i złoty za szybkość. Nie, tutaj się mi udało za szybko zdobyć złoty medal wcześniej. Najlepszy wynik mój, jaki był do tej pory, się nie zmienił. Jest taki sam. Jak w rankingu? 3380 miejsce na 266404. Także jeżeli chodzi, jest całkiem nieźle, tylko kurde. Co trzeba było zrobić, żeby być na ostatnim miejscu? Nie mam pojęcia. Dobra. Pierwsza misja za nami. Czas przejść do misji numer 2 pod tytułem Sonda. Ta misja jest już dużo dłuższa i dużo trudniejsza, także myślę, że tą chwilką wprowadzenia zakończymy dzisiejszy odcinek, a od przyszłego tygodnia już polecimy z czymś bardziej treściwym. No cóż, w takim razie to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie lajka,
Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę Wam miłego dnia. Na razie.